Katechizm poręczny, czyli rozmowy z księdzem Piotrem. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków, amen. Katechizm poręczny w Państwa domach, czyli ksiądz Piotr Pawlukiewicz, Paweł Przemiński, witam. I nasi drodzy radiosłuchacze, katechizmowy kalendarz wystukał nam datę 21 września. Dawne czasy. Ale trzeba do nich wrócić, żeby się zmierzyć z Państwa pytaniami. A konkretnie Huberta, który właśnie tego dnia przysłał list, w którym pisze: proszę o odpowiedź na trudne dla mnie pytanie. Czy można w trakcie różnych czynności, które nie są w naszej kulturze uważane za godne, na przykład czynności fizjologiczne, utrzymywać więź z Bogiem, na przykład w formie modlitwy? Powiedział ksiądz kiedyś, jeśli dobrze pamiętam, że nie w każdych okolicznościach można, że musi modlitwa i myślenie o Bogu mieć godne warunki. Sprawa nie jest błaha, bo dotyczy chyba nas wszystkich, zwłaszcza zaś ludzi chorych i niepełnosprawnych. Przyznam, że sam czasem z myślami o Bogu wchodzę na przykład do toalety. I co wtedy? Czy obrażam Boga? Proszę Państwa, modlitwa dokonuje się w sercu. I wszystko zależy od tego, jakie jest to serce nastawione. Czy na przykład modlitwa w takich różnych sytuacjach, jakichś tam trudnych, intymnych, to jest wyraz lekceważenia? A nie mam czasu tam uklęknąć, dobra, będę mył zęby, coś tam powiem do tego Pana Boga. Czy taka modlitwa przy myciu się właśnie w jakichś sytuacjach chorobowych może być przepiękna? Może być napełniona duchem? Dlatego, proszę Państwa, pytajcie się o stan swojego serca, o motywację, o to, dlaczego dokonuję takiego wyboru, że ja się modlę w tym momencie. Panu Bogu nie przeszkadza nasza fizjologia. Przepraszam, to Pan Bóg stworzył nasze jelita, nerki, to jego mu to nie przeszkadza. Nam widok nieraz wnętrzności ludzkich jakiś tam, no to może przeszkadzać, ale Panu Bogu to nie przeszkadza. Panu Bogu może przeszkadzać i w cudzysłowie, kiedy to jest wyrazem lekceważenia serca. Dlatego my, chrześcijanie, no kiedy chcemy uklęknąć do ładnej, uroczystej modlitwy wspólnotowej, szykujemy na ołtarzu kwiaty, szykujemy, ładnie się ubieramy, ksiądz zakłada ornat, kadzidło, oświetlenie, świece, organy pięknie grają, ale jeszcze ładniejsza modlitwa może być u kogoś, kto się tam w ogródku modli, oparł się o motykę, jakiś dziadek, bo skopał sobie ziemniaczki, mówi: Panie Boże, jak mi obrodziły te kartofle, i spocony, brudnym waciaków w jakichś kaloszach, może to być piękniejsza modlitwa. Natomiast oczywiście powiem jeszcze jedną rzecz, że chorzy tutaj mają szczególne przywileje co do tam formy. Chory może nie móc wstać, chory jest spocony, chory jest brudny, prawda? Ktoś tam leży pod kroplówką, leży pod jakąś sondą. To jest oczywiście wszystko. Pan Bóg patrzy w serce i pyta, jakie ono jest. Proszę Państwa, to jest zewnętrzna strona modlitwy, ma nam pomóc. To Panu Bogu nie jest potrzebny zapach kwiatków, róż, tam jakiś, czy widok chryzantem. On patrzy tylko w serce, natomiast to nam pomaga, kiedy my wchodzimy w taki nastrój, kiedy ja klękam, kiedy sobie mówię, odmówię sobie różaniec. Ach, wyłączam telewizor, wyłączam komórkę, zapalam sobie lampeczkę, siadam w fotelu czy klękam i mi to pomaga. No, to teraz będzie głębsza modlitwa. Natomiast takie modlitwy, jak ja to nieraz mówię do kasownika w autobusie, one to nam, strona zewnętrzna nam nie pomaga. Co nie znaczy, że i tam możemy osiągnąć duże skupienie serca i oddanie je Panu Bogu, które zasłuży na Jego pochwałę. No, ale proszę księdza, można krzyżem leżeć na podłodze, a modlitwa, jak to mówi się kolokwialnie, przykleja się do sufitu i spada z powrotem. No. Tak, można krzyżem leżeć, a sercem być na stadionie piłkarskim, czy u sąsiada za płotem, więc wszystko jest w sercu. Ale to nie znaczy, że mamy lekceważyć, bo serce się wyraża właśnie przez nasze przygotowanie modlitwy i zewnętrzne jej przeżywanie. Ono się przez to wyraża. Beata pisze, 21 września. Chciałabym pójść do spowiedzi. Długo z tym zwlekałam, ale teraz czuję, że potrzebuję tego, a przede wszystkim chcę. Chodzi mi o taką spowiedź z całego życia, dlatego mam do księdza pytanie. Jak dobrze przygotować się do takiej spowiedzi i jak ona powinna wyglądać? Proszę Państwa, spowiedź z całego życia nie polega na tym, że mamy odtworzyć wszystkie grzeszki, bo to by było niemożliwe technicznie i potem wyznanie ich wszystkich. Chodzi o zobaczenie punktów przełomowych w moim życiu, bo z perspektywy lat jest to łatwo zrobić. Chodzi o zauważenie pewnych rzeczy, których nie zauważałem. Na przykład ktoś powie: proszę księdza, jak ja na studiach, jak ja byłem pyszny. Nie to, że... Bo na studiach on mówił, nie chodzę do kościoła. A teraz ja widzę, dlaczego nie chodziłem, bo ja byłem pyszny, a wszystkie rozumy pozjadałem. Proszę księdza,
Mówiłem tylko, że całowałem się z dziewczyną, czy nawet współżyłem z dziewczyną. Po latach widzę, jak ja ją poniżałem, jak ja przy jej pomocy chciałem sobie podbudować swoje samopoczucie. Przecież jak ją skrzywdziłem, ona podobno poszła, zawarła z kimś związek małżeński, ten związek się rozpadł. Ja nie wiem, czy ja przypadkiem się do tego nie przyłożyłem. Teraz z perspektywy lat to widzę. Dlatego chodzi o spojrzenie na siebie, na swoją drogę życiową bardziej tak refleksyjnie, bardziej tak w wymiarze ogólnym. I jeszcze jedno, prowiedzę, ja się spowiadałem właśnie z jakiegoś tam grzechu, że mamie mówiłem, że głupia jest. Przekiędza, moja matka umarła. Ja dopiero teraz widzę, jak ją to musiało boleć. Ja przepraszam Boga za to, każde głupia. Ja nie wiedziałem, co ja robię. Znaczy, przynajmniej nie zdawałem sobie do końca sprawy, a może sobie zdawałem, tylko nie chciałem. Chciałem jej ból zadać. Czyli spojrzenie też na grzechy, które były wyznane, przy tym, kiedy zobaczyliśmy ich rozmiar, kiedy zobaczyliśmy ich konsekwencje, które się dały dopiero zobaczyć z perspektywy lat. No to takie chyba grzechy, jakieś skrywane, ukrywane, że tam coś lekceważyłem, nie mówiłem czegoś do końca. Chciałem to zbagatelizować w konfesjonale, a teraz widzę, jaki to był manewr, takie kombinowanie mojego serca. Z tego też warto się wyspowiadać. Też z tego samego dnia, 21 września, pytanie Kasi, dotyczące grzechów przeciwko Duchowi Świętemu. Człowiek z natury jest istotą słabą i błądzącą. Nie można być zatem pewien, że nigdy nie popełni się grzechu przeciwko Duchowi Świętemu. Każdy chyba, a jeśli nie każdy, to na pewno wielu z nas, miał chwilę rozpaczy i zwątpienia. Nie ukrywam, że ja także. Czy osoba, która popełniła grzech przeciwko Duchowi Świętemu, nie ma szans na zbawienie? Czytałam kiedyś gdzieś, że osoba, która myśli, że popełniła grzech przeciw Duchowi Świętemu, najprawdopodobniej go nie popełniła. Mam w tym temacie bardzo wiele wątpliwości. Byłabym wdzięczna za ich rozwianie oraz za odpowiedź na moje pytania. Tutaj jeszcze jest drugie, ale to może skupmy się na tym. Proszę Państwa, bardzo mi się to podoba, że osoba, która myśli, że popełniła grzech przeciwko Duchowi Świętemu, ona w ogóle o tym myśli, ona się w ogóle tym jakoś przejmuje, nie popełniła najprawdopodobniej tego grzechu. Osoba, która popełnia grzech przeciwko Duchowi Świętemu, jest zatwardziała. Jest wrogo nastawiona do Ducha Świętego i się w ogóle nie przejmuje. I taki człowiek się, no właśnie jak jest zatwardziały i wrogo nastawiony, niechętnie nastawiony, to on się tym nie będzie przejmował. Jak się przejmujesz... Czyli niebo nie. Niebo nie, właśnie. To jest bardzo ciekawe stwierdzenie. Kochani, grzech przeciwko Duchowi Świętemu, będę to powtarzał w kółko, to jest nie uczynek, ale stan serca. I może ktoś być przeciwko Duchowi Świętemu, mówić, ale mam w nosie, tam nie, Bóg mi nie wybaczy, to są żarty, to są i tak sobie będę grzeszył, zuchwale mówić. I nagle przychodzi olśnienie. Nie, co ja robiłem, co ja mówiłem, jak ja byłem otępiały. I ktoś wyszedł z grzechu przeciwko Duchowi Świętemu. Wyszedł z grzechu, dopóki trwa się w grzechu, on nie może być odpuszczony. Ale jak się wyjdzie z tego stanu otumanienia i buntu, oczywiście można się wtedy wyspowiadać z tego, co się działo wcześniej. Dlatego proszę nie proszę nie rozumieć, że grzech przeciwko Duchowi Świętemu jest to taka sytuacja, kiedy ktoś chce wrócić do Boga, a niestety mówi mu się, wszystko zostało stracone, zmarnowane i jest nie do odkręcenia. W chrześcijaństwie sytuacją nie do odkręcenia jest tylko wtedy, kiedy ktoś nie chce wrócić. Kiedy chce, wszystko jest zawsze do odkręcenia. Proszę Państwa, każdy z Was, który chce wrócić do Boga, naprawdę chce, może wrócić. Czyli tak naprawdę to chodzi o kwestię postawy. Kwestię postawy oczywiście, to nie jest uczynek. Ach, już kiedyś coś zrobiłem, tego się nie odkręci. Wszystko się odkręci. Wszystko, tylko chcij. Jeśli chcesz, nie jesteś w stanie grzechu przeciwko Duchowi Świętemu. I dalej Kasia pisze. Chciałbym zadać jeszcze jedno pytanie, tym razem dotyczące spowiedzi. Często zdarza mi się nie pamiętać dokładnie moich grzechów i dlatego wypowiadam je w konfesjonale tak, jakby to powiedzieć na wszelki wypadek, zaznaczając przy tym, że dokładnie nie pamiętam, czy zrobiłam to lub tamto. Nie jest to wymyślanie grzechu. Po prostu istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że popełniłam dany grzech i coś mi świta w głowie, ale dokładnie nie jestem w stanie stwierdzić, czy tak faktycznie było. Z kolei obawiam się, że jeśli tego nie powiem, to może być to równoznaczne z zatajeniem grzechu. Jak mam postępować w takiej sytuacji? Proszę Państwa, jeśli jest wątpliwość, to ją powiedzieć, chociaż ja Państwa pocieszę, że jeśli naprawdę grzeszymy, no to człowiek o przynajmniej średniej wrażliwości sumienia tego nie zapomni. Jeśli coś nam się na granicy pamięci jawi, to znaczy, że to nie była jakaś taka super poważna. Nie wyobrażam sobie, przepraszam, żeby ktoś mówił, przepraszam, przecież nie znaczy, ja nikogoś nie zabiłem.
Szedł taki dziadek, wnerwiał mnie z pieskiem na ulicy. Nie pamiętam, czy ja go trupem nie położyłem. No raczej się to nikomu nie zdarzy, prawda? Proszę państwa. Natomiast może się zdarzyć, oj, chyba mamie pyskowałem. Nie pamiętam, czy to na pewno jej pyskowałem, tylko czy to było w tym miesiącu, czy w poprzednim miesiącu. To notabene dobrze świadczy, że to pyskowanie jest rzadko, bo jakby było codziennie, to byśmy też pamiętali. Więc domyślam się, że takie sytuacje są dość wyjątkowe i wtedy można powiedzieć, nie pamiętam, przepraszam, na mszy miałem rozproszenie, ale chyba ogromne, nawet nieraz to całą przejść kiedyś. Nie pamiętam, czy to było z ostatniej spowiedzi. Na wszelki wypadek powiedzieć, to trwa przecież tylko 3 sekundy. I teraz list, który napisał... Właśnie, kto to napisał? No nie wiem, kto napisał, człowiek zaraz się dowiemy. Napisał. Tak, a nie, już wiemy. Mam na imię Ania, jestem mężatką już od 4 lat i niby szczęśliwa. Mamy kochaną córcię Weronisię, ma 2,5 roku i teraz napiszę księdzu od razu, w czym mamy problem. Otóż Pan Bóg dał nam jedno dziecko i chcielibyśmy mieć następne, jednak nie daje nam w tej chwili, leczę się, modlę. Może proszę mi wytłumaczyć tu postawę Pana Boga, czemu nie daje nam, przecież chcę, żeby człowiek był szczęśliwy, miał rodzinę, a tu takie mamy problemy. Jesteśmy bardzo chrześcijańską rodziną praktykującą, ale czasem nie potrafię zrozumieć Pana Boga. Jeśli ksiądz mógłby mi wytłumaczyć choć troszkę, byłabym wdzięczna. Ja też nie potrafię zrozumieć Pana Boga i nikt nie potrafi do końca zrozumieć Pana Boga. Wiemy tyle, tylko tyle, aż tyle, co On sam o sobie objawił. Kochani, nie wiem, nie znam takiej, nie wiem, dlaczego nie możecie mieć dziecka. Przypomnę to, co mówiłem w jednym z ostatnich katechizmów. Przyczyny są albo fizjologiczne, albo duchowe. Znaczy fizjologiczne na podłożu duchowym. Niekoniecznie jakiegoś uszkodzenia tam organu, czy bezpłodności u mężczyzny, jakichś kłopotów z plemnikami. Dlatego to, że pragniecie mieć dzieci, jest to bardzo dobre pragnienie. Trzeba sprawdzić, przebadać się, czy te niepłodność się nie da uleczyć. Trzeba się przyjrzeć dokładniej swoim relacjom duchowym. Proszę Państwa, nieraz nawet rodziny bardzo katolickie, nieraz będące w grupach i ruchach, są tak oficjalne, mężu, prawda, że jesteśmy pobożni, ach żono, bardzo się cieszę, że cię mam. I taka sztywność jest niekiedy w takich nawet chrześcijańskich rodzinach, ja spotykałem takie rodziny, taka sztuczność, że, przepraszam, ja nie rozmawiałem z nimi o sprawach intymnych, ale jeśli oni w takim duchu idą, mężu, odbędziemy teraz akt seksualny, dobrze żono, jestem gotowy do odbycia tego wspaniałego obdarowania przez Pana Boga. Proszę Państwa, ja jako ksiądz nie będę tu ekspertem od tych spraw, ale na pewno się to nie powinno tak odbywać. I to, ta sztuczność, to nadęcie, to zadęcie, ta jakieś pretensje, które mamy ukrywane. Być może kuracją pronatalną będzie to, słuchaj stary, czy ty coś do mnie masz? Ale nie gniewaj się, bo może ja cię czymś denerwuję, może ty się czegoś wstydzisz, może jesteś spięty, kiedy współżyjemy, może ty się boisz, że się kompromitujesz. Drodzy Państwo, nie zdradzam tu żadnej tajemnicy. Wielu mężów, ale i kobiet w czasie aktu seksualnego ma duże napięcia negatywne. A ja jestem brzydka, jestem gruba, pewnie mąż tych moich fałdów tłuszczu to się wstydzi, a pewnie ja tak przeżywam ten orgazm w jakiś taki śmieszny sposób, pewnie on naprawdę, a ja się boję tego orgazmu, bo znowu zacznę tak reagować, a mąż mówi, a ja się nie sprawdzę, ona pewnie by chciała, żeby to trwało dłużej, a ja dłużej. Proszę Państwa, ile tu jest napięć? Ile tu jest lęków, ale oczywiście żono, było cudownie, jak ci dziękuję, jesteś kochana, trele, morele, propaganda sukcesu, a dziecko się nie może narodzić, bo organizm nie ma pełnego rozprężenia, takiego puszczenia tych sztucznych nerwów i nie dochodzi do zapłodnienia, więc proszę też uważać na to. Ale proszę Państwa, może być sytuacja, że jest wszystko zdrowe, że seks jest bardzo piękny, poetycki, bezpieczny, w takim poczuciu bezpieczeństwa, dobroci, akceptacji, wzajemnej przytulania się, a dziecka nie ma. Proszę Państwa, Bóg jest Panem. Bóg jest Panem, może dać jedno dziecko, może chce, proszę Państwa, żebyście adoptowali dziecko, może przygarnęli jeszcze drugie, trzecie i czwarte dziecko z jakichś rodzin, które odrzuciły swoje dzieci. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Mamy już listopad, to nadal sięgamy po listę z września, 22 dokładnie.
Autorka pisze: cześć, nazywam się M i jestem kobietą. Dopiero od niedawna zaczęłam interesować się tematyką kościelną. Mam na myśli zastanawiać się tym wszystkim. Jestem skołowana, bo niby podstawą wiary jest Biblia. Wszelkie przemyślenia, postanowienia głów Kościoła są oparte na piśmie, a też często słyszę, że nie można czegoś odczytywać dosłownie. Więc teraz nie wiem, co mam odczytywać dosłownie, a co nie. Czy przykazania Boże to cytat z Boga, czy też nie powinnam tego odczytywać dosłownie? Czy stworzenie Adama i Ewy mam odczytywać dosłownie? Tak było? Czy Biblia wiernie cytuje słowa Boga? Proszę Państwa, jak mówi święty Piotr w swoim liście w Nowym Testamencie, Pismo Święte nie jest do indywidualnego rozważania czytania. Możemy się pogubić. Pismo Święte powstało w Kościele, jest to Księga Kościoła. Oczywiście chodzi mi o Nowy Testament, bo księgi starotestamentalne powstały zanim jeszcze się Chrystus narodził, ale Kościół je, przepraszam za słowo, niejako ochrzcił też, odczytuje je w kontekście chrześcijańskim, jako zapowiedź Chrystusa, zapowiedź dziejów mesjańskich. I dlatego kanon ksiąg, spojrzenie na księgi po chrześcijańsku dokonało się już w Kościele. I dlatego należy czytać je z Kościołem. Nowy Testament, a Ewangelie, listy, dzieje apostolskie, Apokalipsa zrodziły się już dosłownie w Kościele. Zostały napisane w czasach, kiedy istniał Kościół, przez ludzi Kościoła. Dlatego radzę czytać z Kościołem, a wtedy się na pewno Pani nie pogubi. Nawet to odróżnienie rodzajów literackich, kiedy jest to jakiś mit biblijny, kiedy jest to przenośnia, kiedy jest to fakty są historyczne. Są na ten temat oczywiście opracowania, jest ich dużo, ale najogólniejsza zasada: czytamy Pismo Święte z Kościołem, żebyśmy nie pobłądzili. Teraz Marta, 22 września, tego dnia wysłała list. Kolega ma na swoim komputerze tapety z dziewczynami w ładnej bieliźnie. Mówi, że negowanie przeze mnie tego, że posiada te tapety, to brak poczucia mojej estetyki itp. itd. Mówi, że to nie pornografia, ale podziwianie pięknego ciała. Chce mi się śmiać, jak to słyszę. Więc proszę o odpowiedź na pytanie. Najlepiej właśnie przez, może w katechizmie, co złego jest w tym, że facet posiada takie zdjęcia na komputerze. Sama umiem sobie odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ zwyczajnie nie czuję, że to żałosne, ale jak to wytłumaczyć facetowi? No, jak to wytłumaczyć facetowi? Proszę Państwa, nie tak dawno była odpowiedź, pytanie i moja próba odpowiedzi dotycząca pornografii i tam zawsze pytałem, zaczynam od pytania, czy chciałbyś, żeby twoja córka, twoja mama pozowała do takich zdjęć? Zapytać tego pana, czy chciałby, żeby jego córkę mieli jacyś inni koledzy na tapecie roznegliżowaną. To nie jest podziwianie piękna. Chociaż ja nie przeczę, że kobieta w bieliźnie damskiej nie jest piękna, tylko to jest, dotyczy to strefy intymności, która powinna być schowana w alkowie małżeńskiej. Natomiast taki pan, kiedy sobie wrzuca na tapetę takie panie, no potrzebuje bodźca podniecenia. I to jest ciągłe prowokowanie zmysłu, prowokowanie swojej seksualności, zupełnie bezsensowne, bo proszę Państwa, kiedy akt seksualny, to akt seksualny, a kiedy praca, to praca i tak dalej. Natomiast takie rzucanie ciągle, to jest takie jakby elektrowstrząsami tego systemu nerwowego dotyczącego płciowości, dotykanie. Niezdrowe, bezsensowne, rujnujące, proszę Państwa. To jest tak, jakby ktoś, przepraszam, no może jakieś nie najlepsze porównanie, ktoś, kto by tak przechodząc między kuchnią a łazienką, tak siadał do pianina, zagrał sobie dwa takty koncertu Chopina. Proszę Państwa, są ludzie, że jak już mają grać Chopina, to podejdą, skupią się i zagrają frak Chopina. Założą. Frak założą. Ale takie, proszę Państwa, takie podejście do stołu i spróbowanie jednego ziemniaczka z całego obiadu, dania, to nie tak. Poza tym, proszę Państwa, u facetów to nie chodzi tylko o podniecenie, ale o poczucie władzy. Ach, my panowie lubimy mieć władzę. I mężczyzna chce mieć taką władzę nad kobietą, imponować jej. Nad tapetą w tym przypadku. W przypadku nad tapetą. I proszę Państwa, to jest iluzja władzy. Panowie, którzy są słabeuszami, którzy w głębi serca mają poczucie, jestem niczym, jestem zerem, ratują się takimi różnymi panienkami, pornografią, aktami jakimiś. Bo proszę Państwa, temu panu się wydaje, że to on sobie poustawiał te blondyneczki. Ha, 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 ta, zobacz, figlarna. Przepraszam, on ma naprawdę iluzoryczne poczucie władzy. Ja sobie zmienię. Murzynkę sobie zmieniłem na brunetkę. W domu chodzi to biedne trusia, taki kapcie ma podwinięte, prawda? Boi się, że żona go huknie jakimś tam ścierką, ale w pracy to on sobie te panienki zmienia, przemienia. Więc jest to iluzoryczne poczucie władzy.
To go jakoś ożywia. Sprawy duchowe go nie ożywiają. Proszę Państwa, jeśli będziemy się karmić takimi emocjami, to może być właśnie takie zdjęcia. Jeśli się będziemy ożywiać ciągle muzyką głośną, rytmiczną, szybką, jeśli będziemy się ożywiać filmami, jeśli się będziemy ożywiać internetem, ciągle nowa strona, jakieś hobby, przestaniemy się ożywiać sprawami duchowymi. Ktoś powiedział, świat jest dzisiaj pełny fast foodów i to nie chodzi mi tylko o te kebaby. Mam takiego dołka, wyślę SMS-a do koleżanki. Jest mi smutno, wejdę w internet, coś sobie znajdę. Jest mi źle, zjem sobie parę cukierków, czekoladek. I fast food, szybko nakarmić swój smutek, a to trzeba przeżyć. W to trzeba wejść, żeby odkryć swoją tajemnicę. Proszę mi wierzyć, jeśli to pan szuka piękna, niech sobie piękny widok górski znajdzie, niech sobie znajdzie piękny widok kwiatu, ogrodu, piękny widok, coś, co będzie go pobudzać zdrowo, natomiast nie oddawać we władzę kobiet. Drodzy państwo, drodzy panowie, te panie, które się tak dają fotografować, wiedzą, że mają totalną władzę nad tymi panami, które potem z tych fotografii korzystają, z tych filmików i tak dalej, i tak dalej. Ciekaw jestem, czy żona tego pana o tym wie, że on ma taką tapetę w pracy, a jeśli nie ma żony, to jego dziewczyna wie. Czy przyszła żona wie, że on takimi tapetami, że... Proszę państwa, czy jego mama, czy gdyby, jeśli on jest taki pewny, że to jest wszystko w porządku, czy gdyby przyszła jego mama do biura, powiedziała, Stasiu, co ty tu masz na tym komputerze? Czy on powiedział, mamo, czy mam rozebrane panienki? Czy nie powiedziałby, musiu to kolegi, bo to mi się samo włączyło. Tak, przysłał mi to, ja nie wiem, co z tym zrobić. Nie wiem, jak to wyłączyć. A mama, a co to w ogóle jest? Co to jest na tych obrazkach? Nie, proszę państwa, ci panowie się, taki pan prowokuje nieraz i koleżankę w pracy. Bardzo proszę uważać, żeby ten pan nie mówił, ale Ewkę, przepraszam, autorka listu, Marta, ale Martę zdenerwowałem, aleś chodzi wkurzona, ale mi zazdrości, pewnie by chciała być na mojej tapecie. Proszę państwa, proszę uważać, bo to może być prowokacja. Natomiast jeśli chodzi o istotę, ciekawe, czy taki tata swoją córeczkę 15-letnią by zaprosił i powiedział, zobacz, tatuś ma takie panie roznegliżowane. Czy by się nie zawstydził w sytuacji, kiedy by stanął w prawdzie swojej. Dlatego to są... Ale jeśli ktoś się uprze, to goś... Oczywiście żadnym argumentem nie przekonamy. I dalej następny list. 23 września pisze Paula. Mam problem z interpretacją dzisiejszego fragmentu, czyli 23 września. Ewangelia Łukasza, rozdział 16, od 1 do 13. Całkowicie nie rozumiem, o co w tym fragmencie chodzi. Jezus przedstawia nam historię rządcy, który oszukuje własnego pana, a ten zamiast nim wzgardzić, jeszcze zachwala jego roztropność. Zapewne dlatego, że na ziemi cwaniactwo jest uważane za roztropność, umiejętność radzenia sobie w życiu. Ale gdy Jezus po zakończeniu przypowieści kwituje ją zdaniem, ja też wam powiadam, pozyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną, ale gdy wszystko się skończy, przyjęto was do wiecznych przybytków. To jest wers 9. To po prostu głupieje. Proszę państwa, trzeba spojrzeć na aspektowość w ogóle pewnych treści i tekstów, pewnych porównań i przykładów, w ogóle na aspektowość rzeczywistości. Dane wydarzenie ma wiele aspektów, wiele wymiarów. Chrystusowe przypowieści mają różne aspekty i Chrystus nieraz chce się odwołać do jednego aspektu, innych nie poruszając. W tym przypadku mówi, ten rządca był sprytny. On był bardzo sprytny i to jest, jego spryt jest godny podziwu. Od strony moralnej nie jest godny podziwu, a czyn od strony moralnej jest naganny. Przepraszam za właśnie też może kogoś szokuje. Proszę państwa, Hitler to był wielki człowiek, jeśli chodzi o manipulowanie masami, jeśli chodzi o... Przepraszam, ja się tam nie znam, ale armia niemiecka to była dobra armia. Dobra od strony takiej, że potrafiła zawojować po Europie i jeszcze dalej. Ale od strony moralnej to była zła, bardzo zła armia. Dlatego musimy umieć patrzeć aspektowo, bo my myślimy, że jak Jezus opowiada jakąś przypowieść, to już wszystkie wymiary tej przypowieści możemy odnosić do naszego życia i brać, czerpać z tego przykład. Nie, tylko jeden aspekt. Natomiast, żeby się niegodziwą mamoną ratować, to jest ogólnienie. Proszę państwa, bardzo często pieniądze, no przyznacie państwo, są przedmiotem pożądania, zazdrości, prowadzą do zbrodni. Oczywiście nie wszystkie są ludzie, którzy uczciwie pracują, uczciwie pieniądze wydają i pieniądze bardzo służą ich rozwojowi. Ale to jest pewne uogólnienie, którego użył też Chrystus. Zresztą w katechizmie poręcznym też tak jest, że nieraz ktoś
nie zrozumie jakiejś aspektowości mojej wypowiedzi, czy nie, ja używam pewnych uogólnień tutaj, radiosłuchacz, prawda, zwrócił mi uwagę, że kiedy mówię o męskości i kobiecości, żeby mówić zazwyczaj, przeważnie, głównie, oczywiście, nie w 100%. Dlatego Pan Jezus, który też nie pisał rozprawy naukowej, tylko mówił od serca, mówił do ludzi w rozmowie, często językiem takim potocznym, nie precyzował pewnych rzeczy. Tu jest pewne ogólnienie, że mamona niegodziwa. My też nieraz mówimy, ach, te pieniądze człowieka wykończą, tylko te pieniądze i tylko te pieniądze. Mówi, syn mówi do matki, mamo, daj dychę. Tylko o tych pieniądzach mówisz. No wiadomo, że syn nie mówi tylko o pieniądzach, ale w tym domu rzeczywiście temat pieniędzy może być częsty, dlatego mama użyła takiego uogólnienia. Dlatego Pan Jezus chwali jeden wymiar w życiu rządcy, natomiast nie chwali innych wymiarów w jego życiu, w jego postępowaniu. W Katechizmie Poręcznym list z 24 września napisany przez Andrzeja. Jak rozumieć, że Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze, a obrazem Boga miłosiernego? Pozornie jest to sprzeczność. Mam 54 lata i bardzo silnie w mojej świadomości wynikający z katechizmu, z którego przygotowałem się do sakramentu pierwszej komunii, Bóg to sędzia sprawiedliwy. Taka historia, też pewnie już powiedziana w katechizmie przeze mnie, ja już wszystko 5 razy powiedziałem, co wiedziałem. Historia skazania dla dzieci, kiedy pewien król, chcąc ukrócić niemoralne życie swoich poddanych, powiedział, kto zostanie złapany na kradzieży, będzie ubiczowany. No, blady strach padł na poddanych tego królestwa, a za parę dni złapano na kradzieży mamę króla. I teraz proszę zwrócić uwagę, że w tym królu są dwie postawy. Jedna rządcy, który musi być wierny, konsekwentny swoim nakazom, no więc musiałby tą mamę podskazać, ubiczować, a z drugiej strony syna, który matkę kocha. Co robi? Król mówi, ja się sam dam za mamę ubiczować. Sprawiedliwość będzie zachowana, kara zostanie wymierzona, ale mama zostanie ocalona. Proszę Państwa, Bóg jest miłosierny i może być miłosierny, dlatego, że Chrystus wysłużył, tak można powiedzieć, ofiarą na krzyżu skarbiec miłości Bożej, z którego Bóg może brać, żeby płacić za nasze grzechy. Jeśli ktoś z nas grzeszy, konsekwencja będzie tego grzechu. No i co teraz zrobić? Jak to by było, żeby konsekwencja była wyciągnięta do końca, a z drugiej strony, żeby nas nie spotkała za to kara. Wziąć z Chrystusowego. Chrystus za mnie cierpiał, proszę Państwa. Ja powinienem cierpieć, a On wziął za mnie ten z tej swojej ofiary krzyżowej. Sprawiedliwość. Więc to nie jest tak, że Pan Bóg mówi, dobra, zapominam Ci ten grzech. Nie, ja to za Ciebie odpokutuję. Prawda? Dziecko rozlało wiadro wody na schodach, ktoś musi posprzątać. Konsekwencja musi być. Mama mówi, dziecko, synuśu, Ty nie dasz rady. Mamusia za Ciebie posprząta. Więc dlatego tak się sprawiedliwość łączy z miłosierdziem, że Chrystus wziął wszystkie grzechy na nas i możemy odwoływać się do Bożego miłosierdzia, żeby z tego banku wziąć i zapłacić za swoje przewinienia. List teraz od Małgosi. Bardzo krótka kwestia, ale myślę, że istotna dla wielu osób. Mam pytanie dotyczące nauki w niedzielę. Czy nauka w niedzielę jest grzechem? Proszę Państwa, nie jest nauka w niedzielę z grzechem, bo i klerycy w seminarium się uczą i są zajęcia na katolickich uczelniach. Tylko trzeba ostrożnie, naprawdę do minimum to ograniczyć i niedziela musi być czasem na poświętowanie. Chociaż ja rozumiem, że ktoś ma obronę magisterium w poniedziałek, no wyjątkowa totalnie sytuacja, no i no dużo siedzi jeszcze na tę ostatnią tam tezą czy dwoma tezami w niedzielę. Dlatego Kościół nigdy nie potępiał tak tego w czambuł, że w ogóle nie wolno się uczyć, bo powtarzam, klerycy, siostry zakonne mają zajęcia też na uczelniach różnego rodzaju w weekendy i w niedzielę. Ale trzeba uważać, żeby to nie dotyczyło każdej niedzieli, tak tydzień w tydzień, żeby nie dotyczyło całej niedzieli, bo może nastąpić jakaś destrukcja w życiu duchowym.
Dalej list od Adriana. Jestem, będę w bardzo niekomfortowym położeniu. Studiuję medycynę, co prawda jestem dopiero na drugim roku i mam pewne przemyślenia tyczące przyszłej pracy. Na przykład, co mam odpowiedzieć pacjentowi, który zapyta, czy masturbacja jest dobra? Wiadomo, Kościół mówi nie, medycyna tak. Tylko pacjent przychodzi do lekarza, a nie do osoby prywatnej i moje prywatne przemyślenia, zgodne z nauką Kościoła, go nie obchodzą. Ale nie da prywatnej oddzielić się, przepraszam, ale nie da się oddzielić pracy od moich poglądów. Czy w takim razie mam prowadzić podwójne życie? Powinienem powiedzieć, zgodnie z medycyną masturbacja rozładowuje napięcia, a zgodnie z nauką Kościoła prowadzi do ubezwłasnowolnienia i oddala od Boga. Proszę Państwa, masturbacja dotyczy wymiaru naturalnego, który ma konsekwencje oczywiście też w stosunku do Pana Boga i wymiarze nadnaturalnym, ale ona dokonuje pewnej destrukcji w wymiarze naturalnym. To jest to, co z tym młotkiem mówiłem. Jak się człowiek uderzy, gdyby ludzie uderzając się w palec odczuwali ból po roku, to by się tak często nie bili w palec. Przepraszam, to by się częściej uderzali w palec. Natomiast ludzie bardzo uważają na uderzanie młotkiem, bo jak się uderzymy, to od razu czujemy ból. To nie jest tak, że jeśli ktoś popełni masturbację, następnego dnia jego życie jest zdruzgotane, życie seksualne jest w ogóle w jakimś wariactwie i w ogóle on ma lęki. Nie. Ale jeśli regularnie, długi czas popełnia masturbację, to wpływa na niego. Po cichu, w sposób... Ludzie nie kojarzą skutków. Proszę Państwa, wielu ludzi nie wie, dlaczego im się małżeństwo sypnęło, dlaczego zdradzili żonę. Nie kojarzą tego z masturbacją w szkole średniej. A to może być naprawdę związek wyraźny, chociaż związek przyczynowo-skutkowy, chociaż w wymiarze czasowym od siebie oddalony. Dlatego, proszę Państwa, i lekarz dobry i uczciwy i całościowo patrzący na życie pacjenta powinien powiedzieć, nie radzę masturbacji. Na chwilę panu ulży, ale to do niczego nie doprowadzi. Proszę Państwa, niedobry lekarz, zamiast leczyć pacjenta, da mu środki przeciwbólowe i powie, już pan lżej, lżej. No i widzi pan, już pana wyleczyłem, a choroba wróci. Dlatego nie ma rozbieżności. Można powiedzieć tak, proszę pana, być może na pana schorzenie, czy na jakąś tam sytuację pana choroby, niektórzy będą panu radzić masturbację. To może chwilowo przynieść ulgę, ale w perspektywie życia małżeńskiego, w perspektywie życia erotycznego w małżeństwie, pewnego napięć, pewnej dyscypliny duchowej, która też dotyczy całościowego spojrzenia na człowieka, nie radzę tego panu robić. Oczywiście pan sobie sam zdecyduje, czy pan wybierze, posłucha rady mojej, czy nie mojej. Ja panu po prostu nie radzę. Wiem, że... I to niekoniecznie trzeba się odwoływać do nauki Kościoła. Każdy człowiek, nawet niewierzący, uczciwie patrzący, będzie wiedział, że masturbacja jest niezgodna z naturą człowieka. Do czego innego służą narządy płciowe i cały mechanizm zapładniania, niż do oszukiwania organizmu, że właśnie współżyje z kobietą. Przecież masturbacja jest oszukiwaniem organizmu. Dlatego nie ma tutaj rozbieżności. Ale trzeba oczywiście być odważnym, narazić się. Co ty tam gadasz? Jakie konsekwencje? Nie ma żadnych konsekwencji. Są, tylko przychodzą później. Bardzo często, proszę Państwa, świat się już zorientował. Pigułka antykoncepcyjna też ma swoje konsekwencje. Chodzenie z gołym brzuchem dziewczyny też ma swoje konsekwencje w płodności. Tylko ponieważ te konsekwencje nie są od razu natychmiast, to nieraz dużo czasu ludziom zajmie, żeby je odkryć. Ostatni list już w dzisiejszym katechizmie. Napisała go... No właśnie, nie wiemy. Zobaczymy. Pytanie jest takie. Dotyczy pierwszego listu do Koryntian. Skoro miłość nie ustaje, to jak można kogoś przestać kochać? Czy jeżeli miłość wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa i wszystko znosi, to możliwe jest, aby przestać kochać drugą osobę, nawet jeżeli nas rani, a przede wszystkim z braku nadziei, że zmieni się ona kiedykolwiek. Czy możliwe jest, aby zabić swoją miłość do kogoś, umyślnie ją odsuwając? Nie, proszę Państwa, to nie jest możliwe. Właśnie autorka przytacza ten fragment. Miłość nigdy nie ustaje. Prawdziwa miłość. Ludziom się kończy zakochanie, kończy się fascynacja, ponieważ oni to już nazywają miłością. Mówią, miłość się skończyła, zabiłem miłość. Proszę Państwa, idźcie do matki, pięknej kobiety, chrześcijanki, która ma syna i powiedzcie, niech pani spróbuje go przestać kochać. Spojrzą na was po prostu szeroko otwartymi oczami. Czy do małżeństw, takich prawdziwych małżeństw, takich miłujących się, takich, które są ze sobą na dole i niedole. Proszę Państwa, tak powiedzieć, przestań oddychać, zacznij fruwać, zacznij ruszać włosami, a śpiewać uchem. O czym ty mówisz? To jest po prostu niemożliwe, żebym ja kogoś przestał kochać. To jest, nie mogę bez niego żyć. Kochani, przecież... Normalne matki, kiedy syn tam żyje jako zbrodniarz, bandyta,
50 lat nad tym dzieckiem boleją. 40, czekają na wyjście z więzienia, tam nie ma, a już nie czekam na tego, tam dostał 15 lat, już tam, a zapomniałem o nim, wypisałem. Nie, proszę Państwa, są patologiczne sytuacje. Prawdziwa miłość się nigdy nie kończy. Jeśli ktoś z Państwa mówi, a tam prawdziwa miłość się kończy, to przepraszam, ale nie wie, co to jest miłość. Wielu ludzi dzisiaj nie ma pojęcia. Handle, fascynacje, pociąg erotyczny, pociąg seksualny, załatwianie sobie swoich spraw przy czyjejś pomocy. My to często nazywamy miłością. Miłość jest piękna. Trudno powiedzieć, czy na świecie jest niewiele, czy dużo miłości, bo spotykam miłość, ale spotykam i ludzi, którzy musieliby dużo duchowo popracować, żeby nauczyć się kochać. Proszę Państwa, takim poważnym tematem, jak to w katechizmie poręcznym, poręcznie obgadanym i załatwionym, kończymy dzisiejszą audycję. Pan Pawłowi dziękuję za przedstawianie Państwa pytań. I jak Bóg pozwoli, to do za tydzień. Szczęść Boże. Dzięki, z Panem Bogiem. Katechizm poręczny, czyli rozmowy z księdzem Piotrem.